I kto puścił psy tu? Będziemy się zmieniać, nasze ciała będą się zmieniać, nasze poglądy będą się zmieniać, będziemy się zakochiwać, będziemy się odkochiwać. Ważne jest, żeby w każdej z tych sytuacji być dużym psem, czyli po prostu osobą akceptującą, nieobrażającą, zgodną ze sobą, ale cały czas empatyczną, empatyzującą z innymi ludźmi. Okej. Pociągi to jest ćwiczenie, jest bardzo trudne. Wszystko odbieramy zmysłem wzroku i nagle jak nam się to odbierze, to czujemy się jak ślepe szczenięta we mgle. I wtedy jesteśmy w stanie zdać się tylko na naszego jakiegoś przewodnika. Musi być to osoba, której ufamy. Piękne w tym ćwiczeniu jest to, że jak robi się je pierwszego dnia, to jest właśnie dużo katastrof kolejowych, dużo takiej niepewności, dużo takiego podglądactwa, chichrania się, łaskotania i wygłupów. Natomiast w miarę tego, jak grupa zaczyna się poznawać i ufać sobie, okazuje się, że to wszystko zaczyna być jak jakiś piękny taniec, jak jakiś piękny balet. To, co prowadzi uczestników tego ćwiczenia, to jest tylko i wyłącznie zaufanie i poddanie się. Ćwiczenie Ramzes. W zasadzie chodzi o coś bardzo podobnego, tylko że jakby my, jako jedyni, będąc w środku kółka, oddajemy się grupie. Ideałem jest to, że z zupełnie zamkniętymi oczami, bezwładnie pozwalamy, żeby grupa robiła z nami co chce. I my wierzymy, że ta grupa zrobi z nami coś dobrego. Nawet jak wpuszczacie głębiej, to możecie już wcześniej jakby dotykiem kontrolować to, żeby osoba w środku wiedziała, że jesteście z nią, że ona nie leci sobie swobodnie. Super. To ćwiczenie jest o tyle ważne, że część osób ma z nim problem taki, żeby w ogóle zaufać i to jest taki trochę, może nie ostateczny test, ale to bardzo mocno pokazuje, czy ktoś puszcza kontrolę, czy jej nie puszcza. Wszystkie ręce tak dotykają i widać, że są takie delikatne i ten cały wysiłek grupy skierowany w to, żebyśmy my czuli się dobrze jako członek grupy, jest absolutnie bezcenne. Lustra. Z jednej strony trzeba dać się prowadzić i prowadzić kogoś, wyczuwać to, jakby omijając całą tą sytuację, że to jest dziwne, że to jest śmieszne, wkręcić się w tą osobę, w jej ruch, w jej oczy. To wszystko razem wyglądało wspaniale i to było hipnotyzujące. Raz, dwa, trzy i... Tyle, żeby... Zaraz zagramy sobie całość, tylko teraz te malutkie fragmenciki proszę ćwiczymy. Jeszcze raz. Dla mnie, jeśli istnieje raj, to jest właśnie to, że wszyscy siebie słuchamy, jesteśmy na siebie wrażliwi i nie ma znaczenia to, czy jesteśmy chłopakiem, dziewczyną, duzi, mali, czarni, żółci, z dziwną nogą, czy z trzecim okiem. Wszystko jedno. Po prostu, że współodczuwamy. Zaroiło się na uciekający cud, mała skracie, gdzie ukrać się do snu. Jesteście super dużymi psami. Prowadź i daj się prowadzić. A jak ktoś nie wie, to podaj mu rękę i dokończ ten jego ruch. I współpracujcie ze sobą i razem twórzcie coś pięknego.